to dla nas niesamowity zaszczyt, że w gminie wiejskiej Próżdański pojawił się dzisiaj pan Witold Giersz razem z małżonką Joanną. Człowiek niezwykły, autorytet dla wielu z dziedziny animacji. Człowiek, który był współzałożycielem m.in. studia miniatur filmowych. Nie ma festiwalu, na którym by filmów pana Witolda Gierscha nie było. Ten film w ciągu jednego dnia zobaczy w Cieplewie 300 osób. Mamy szczęście, że w naszej instytucji kultury działa kino za rogiem. Jest to niezwykłe narzędzie do tego, by łączyć pokolenia. A my jesteśmy komisja. Dorośli z pewnym sentymentem, tak jak zauważyłem w rozmowach, wspominają znakomitą grupę aktorów, którzy już odeszli, prawda, od nas, jak Irena Kwiatkowska, Ludwik Benoit, Edward Dziewoński, Mieczysław Czechowicz i jeszcze wielu innych. Myślę, że to jest jakaś dodatkowa wartość teraz, że można słyszeć głos ulubionych aktorów, których już nie zobaczymy niestety. Ja zauważyłem bardzo ciekawe zjawisko, że w mniejszych miastach, w mniejszych grupach społecznych rozkwita bardzo życie kulturalne, a więc także zainteresowania filmem. I zawsze w tych mniejszych miejscowościach spotykamy się z jakimś takim bardzo gorącym przyjęciem niż na przykład w Krakowie, w Łodzi, w Warszawie, gdzie nie jesteśmy żadną atrakcją. Ja myślę, że ta bajka to jest w ogóle ponadczasowa i dla dorosłych, i dla dzieci, i dla nas z racji tego, że też jest bajką naszego dzieciństwa. Jak masz na imię? Kuba. Kuba. Co ci się podobało najbardziej w tej bajce? Jak słoń urósł i wszyscy uważali, że to nieprawda, że nie jest to, że to jest nierealne, a tak naprawdę wszystko jest możliwe w bajkach. Mogliśmy wrócić do tych czasów, kiedy to nie było takie proste. Teraz mamy kino 3D, wszystko w takiej formie cyfrowej, a tutaj dowiadujemy się, że tak naprawdę, żeby stworzyć taką bajkę, to był wysiłek ogromnej ilości osób, że to był wysiłek, który wiązał się z tym, żeby namalować wiele rysunków, które w formie poklatkowej tworzyły później taką bajkę. Ta animacja to taki zaczarowany świat, także myślę, że dla mojej córki to chyba coś nowego. Film, który z sentymentem wspominam z mojego dzieciństwa, oglądałam go w odcinkach w telewizji. A będąc uczennicą drugiej klasy szkoły podstawowej, otrzymałam w nagrodę za dobre wyniki w nauce książkę pana Ludwika Jerzego Kerna, Proszę Słonia. I kilka miesięcy temu przeczytałam tę książkę moim wnukom, a kiedy dowiedzieliśmy się, że w Cieplewie będzie film, od razu przyszliśmy kupić bilety i stąd nasza tutaj dzisiaj wizyta. Myślę, że dzieciom film się podobał. Przy wejściu do naszego ośrodka pojawił się prawdziwy kartonowy słoń. W tej chwili trwają tam warsztaty plastyczne dla najmłodszych. Biały Dominik będzie dzisiaj kolorowy i proponuję zobaczyć, jak sobie młodzi mieszkańcy naszej gminy z tym radzą.